Witajcie kochani, nowy odcinek Sobot na Działce, dzisiaj przy pomidorkach w szklarni, zobaczcie, już takie byczki nam powyrastały, wszystko ładnie, ale coś tu trzeba podziałać, tak? Przede wszystkim skupimy się na usunięciu liści, których jest tutaj nadmiar. Takie zagęszczenie liści niczemu nie służy, te liście, które są u dołu, już swoją pracę wykonały, one się starzeją, one będą tutaj zarzewiem chorób, zagęszczają, tak? A wiadomo, że zagęszczenie nie sprzyja zdrowotności tych roślin, a wręcz przeciwnie, różne choroby, tak, a w szczególności najgroźniejsza z nich, czyli ta zaraza ziemniaczana, może się w każdej chwili pojawić. Więc ogłowimy te dolne liście. To pierwsze zadanie, a drugie zrobimy oprysk też taki, prawda, na te różne choroby grzybowe, nie tylko na zarazę ziemniaczaną, ale również na inne choroby grzybowe, a będzie to oprysk naturalny z drożdży oraz z mleka. Proporcje: to jest kostka drożdży, czyli 100 g drożdży po prostu rozpuszczamy w pół litra mleka i po prostu wtedy taką mieszaninę jeszcze z wodą do 10 litrów wody i wtedy po prostu mieszamy i odlewacie sobie ile Wam trzeba do Waszego opryskiwacza. No i cóż, tyle gadania, jak zwykle do dzieła. Zobaczcie, jak ta dżungla wygląda i po kolei po prostu obrywacie te liście. Bardzo ładnie to odchodzi. W ten sposób, tak, zostawiacie mniej więcej, jak tutaj już jest grono, to tutaj przynajmniej jeden list zostawiacie, tak? Oczywiście to nie jest apteka. Tu taki mniejszy, to może tego zostawmy, ale takie większe, o. Patrzymy mniej więcej, gdzie są pomidory. Ja tam taką zasadę, że po prostu zostawiam jeden liść, tam gdzie zaczynają się grona, to tam zostawiam, tak? I nie patyczkujemy się. Wycinamy. Zobaczcie, tu już jakieś zarzewia choroby są, tak? Już te liście, jak powiedziałem, swoją robotę zrobiły i po prostu je usuwacie. Tak, aby tej gęstwiny już nie było. Tu już jest wilgoć, nawet to czuć właśnie przez to, że jest tu tyle dużo tych liści. Te listowie, zobaczcie, o, już tak nawet marnieje, tak? Tu jeszcze może ten liść przyda, ale tego już spokojnie można usunąć. Ten tu jeszcze będzie pomagał tym pomidorkom. Wiązki przewodzące, asymilacja, to wszystko jeszcze te liście dają, więc to, co jest jeszcze na wysokości pomidorów, zostawiacie, ale to, co jest niżej, po prostu swoją pracę spełniło, usuwamy. O, tu już ładne pomidorki są, tego jednego usunę i tutaj fajnie to wygląda, zobaczcie, już się cieszymy na te nowe pomidorki, na swoje pomidorki. W gruncie będą troszkę później, a szklarnia to szklarnia, jak widzicie, zawsze te kilkanaście dni jest wcześniej wszystko. Także o, te tu niżej jak najbardziej. O, i już jest dużo przestronniej, już to lepiej wygląda. Tak, i przechodzimy do drugiej czynności, jak mówiłem, oprysk drożdżami. Solidnie to opryskujemy, o, w ten sposób, po całych krzakach, po owockach, śmiało. Taki oprysk trzeba troszkę częściej powtarzać niż takie nienaturalne opryski, mniej więcej raz na 10 dni. Wtedy po prostu taki oprysk jest skuteczny. Po liściach, po pędach, wszędzie tutaj tą kulturę tych grzybów dobrych, czyli z drożdży, one tu się ładnie namnożą. O, bardzo dokładnie spryskujemy. I tak to, moi drodzy, wygląda. Pomidorki już lepiej, tak, pamiętamy, że jeszcze możemy je nawozić gnojówkami. Może już nie tak dużo, ale cały czas, zobaczcie, pomidorki rosną, pochwalimy się. Tu są jeszcze większe. Maciate, box i takie inne odmiany, czyli zielone też fajne są, bardzo je lubię, polecam. I to tyle, moi drodzy, jak tam u Was pomidorki, piszcie w komentarzach. I widzimy się na kolejnym odcinku, cześć.